Ten tydzień miał się zacząć dla polskich kibiców zupełnie inaczej. Ten tydzień miał się zacząć dla Roberta Kubicy zupełnie inaczej. Myślę, że mniej więcej o tej porze, a dochodzi godzina 16, Robert powinien powoli mentalnie przygotować się na tą wieczorną odprawę z inżynierami. Natomiast kiedy rywale kręcą kilometry, samochód Williamsa nadal jest w fabryce. Samochód Williamsa nie może jej opuścić, nie może pojawić się w Barcelonie i są ku temu pewne bardzo poważne powody. Kiedy wy zastanawialiście się, co takiego powstrzymuje Williamsa przed przywiezieniem tego samochodu na tor? Ja starałem się znaleźć odpowiedzi na te nurtujące Was pytania. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak jest przyczyna, prawdopodobna przyczyna tego, że Williams nie jest na torze, zostańcie ze mną. Poniedziałek 18 lutego, Daniel Biały, Echa Padoku. Powiem Wam, że nie przypuszczałem, że w takich okolicznościach, w takiej tematyce rozpoczniemy tą zimową sesję testów, tą sesję, na którą tak mocno wszyscy czekaliśmy, tak mocno wyczekiwaliśmy tego pierwszego dnia, kiedy Robert pojawi się na torze, kiedy ta historia, piękna historia Roberta znowu napisze tą pierwszą kartę nowego rozdziału. Natomiast tak się nie dzieje. Te informacje, które docierały już od jakiegoś czasu, były dość niepokojące, no ale teraz mamy potwierdzenie. Williams nie ma gotowego samochodu do tego, żeby rozpocząć tą zimową sesję testową. I kiedy rywale mają już na swoim koncie ponad 100 okrążeń, bo tyle na ten moment ma Sebastian Vettel chociażby, no to samochód Williamsa nadal jest w fabryce i ten samochód prędko chyba tej fabryki nie opuści. Takie są informacje, które do mnie docierają. Oczywiście w tym komunikacie prasowym, który się pojawił, jest mowa o środzie. Natomiast te kwestie techniczne, które są poruszane w tych informacjach, które do mnie docierają, sugerują, że może być trudno Williamsowi przygotować ten samochód w ogóle na tą pierwszą sesję zimowych testów. Jakie są powody tego, że samochód Williamsa nie może opuścić fabryki? No jest problem ze złożeniem tego samochodu, a dokładniej problem pojawił się przy próbie złożenia układu hamulcowego. To jest krytyczny układ, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo kierowcy, dlatego nie dziwię się, że Williams nie próbuje za wszelką cenę wypchnąć tego samochodu z fabryki, bo byłoby to skrajnie nieodpowiedzialne, jeżeli rzeczywiście takie są powody. I teraz pojawia się kolejne pytanie. Dlaczego na tak późnym etapie zauważono ten problem? Dlaczego ten problem zauważono na etapie składania samochodu? No, wyjaśnienie w zasadzie dla mnie jest jedno i proste. Nie jest to błąd produkcyjny, bo jeżeli chodzi o produkcję, czy każdy element, który opuszcza proces produkcyjny, jest on poddawany kontroli jakości. Są odpowiednie osoby, odpowiednie narzędzia, które sprawdzają, czy ten konkretny element spełnia wymagania zapisane w specyfikacji, czy on został wyprodukowany właśnie w taki sposób, jaki miał być, czy tam nie ma odstępstw od normy. Używane są do tego bardzo zaawansowane narzędzia, które mierzą to wszystko z dokładnością do dziesiątek milimetra, więc tutaj nie ma mowy o pomyłce. Gdyby taka sytuacja pojawiła się, to informacja o tym, że jest problem, do szefostwa zespołu dotarłaby zdecydowanie wcześniej. Więc mamy tu prawdopodobnie do czynienia z błędem projektowym. Błędem projektowym dotyczącym związanym z układem hamowania, związanym z wlotami chłodzącymi hamulce, z tymi kanałami, które gdzieś tam się dalej rozchodzą, to wszystko ze sobą nie współgra, to wszystko do siebie nie pasuje. No i Williams jest w ogromnym kłopocie. Użycie zeszłorocznej specyfikacji w zasadzie nie wchodzi w grę, bo zmieniła się koncepcja bolidu, zmieniła się aerodynamika, pewnie zmienił się układ, jeżeli chodzi o wloty chłodzące hamulce. No tutaj ryzyko i założenie innego elementu w zasadzie nie wchodzi w grę, więc przed jakim dylematem stoi Williams? No Williams musi szybko to wszystko naprawić, ale czy jest taka szybka droga, żeby to wszystko naprawić? No trzeba to pewnie przeprojektować. Jeżeli trzeba to przeprojektować, trzeba wrócić do deski, wrócić do oprogramowania, a potem ponownie wyprodukować. To sugeruje przynajmniej mnie, że zdążyć Williamsowi na tą pierwszą sesję zimowych testów będzie bardzo trudno. A i o długą trochę się już teraz obawiam, mając te informacje. I teraz no mniej więcej wiemy, gdzie leży problem techniczny. No, gdyby on dotyczył silnika, można wypchnąć ten samochód na tor, powiedzieć kierowcy jedź, najwyżej ten samochód się zatrzyma. W tej sytuacji mamy do czynienia z zupełnie inną historią. Wyjazd na tor to jest takie ryzyko, że ten samochód się po prostu nie zatrzyma. Wracając jeszcze do tej specyfiki samego układu hamowania, no nie da się tam zastosować żadnych półproduktów, żadnych elementów zrobionych tak dla potrzeby chwili. Te wszystkie przepływy, jeżeli chodzi o kanały, układy, są dokładnie przemierzone, przeliczone przed zaprojektowaniem samochodu. Wszystko jest poddane wielu symulacjom, więc dzisiaj próba jakiegokolwiek szybkiego zmodyfikowania tego całego układu, no, byłaby bardzo, bardzo ryzykowna. No i teraz znamy już mniej więcej przyczynę, dla której ten samochód nie może wjechać na tor. Ale dlaczego tak się stało, że Williams rok po roku popełnia taki błąd, że zdarza się to właśnie Williamsowi? No z tego co wiem, po
tej ostatniej zeszłorocznej katastrofie, po tych wielu problemach z samochodem, bardzo wiele osób rozstało się z Williamsem. Bardzo wielu doświadczonym projektantom podziękowano. Na ich miejsce przyszły nowe, młode, mniej doświadczone osoby i prawdopodobnie Williams właśnie płaci za to bardzo wysoką cenę. Ja cały czas mam nadzieję, że te informacje, które do mnie docierają, są niedokładne, że są niewłaściwe, że to wszystko jest jakiś zły sen i za chwilę ten samochód pojawi się na torze, ale trochę już obserwuję tą scenę, jeżeli chodzi o Formułę 1. Trochę już widziałem i tych zimowych testów, i problemów w trakcie sezonu. Kilka zespołów zniknęło nam ze stawki. Wiem, jak wyglądały kolejne etapy tego zanikania ze stawki. Broń Boże, nie życzę tego Williamsowi, bo Williams jest zespołem, który ma ogromną tradycję. Ale te złe decyzje podjęte kilkanaście miesięcy temu mogą mieć wpływ na to, jak wygląda ta operacja dzisiaj. Pamiętacie o tym trzyletnim planie, o tym trzyletnim okresie, o którym bardzo często wspomina Ross Brown. 3 lata potrzebnych jest do tego, żeby coś naprawić, ale ten okres, żeby coś zepsuć, też nie jest takim okresem, który pojawia się od razu. To jest często wynik wielu złych decyzji podjętych w przeszłości, na przestrzeni miesięcy czy na przestrzeni lat. Poczekajmy na spokojnie, jak to się wszystko rozwinie. No, na ten moment Williams mówi, że to będzie środa. Ja w to szczerze mówiąc wątpię. Jeżeli te informacje, które do mnie docierają, są dokładne, są właściwe, a nie mam powodu, żeby sądzić, że jest inaczej, to Williams jest w dużych kłopotach i Williams szybko na tor nie wyjedzie. Tak bardzo pesymistycznie się zrobiło na koniec. Chciałbym, żeby ten materiał wyglądał inaczej, żeby był inny. Miałem duże obawy czy duże wątpliwości, czy go w ogóle nagrywać, ale obiecałem sobie, jak zaczynałem tą swoją przygodę, że zawsze będę starał się być z wami uczciwy, będę starał się rzetelnie przekazywać informacje. Nie będę tylko takim źródłem czy przekaźnikiem dobrych informacji. Staram się trafiać do was z informacjami rzetelnymi, a czy one są dobre czy złe, to już nie ode mnie zależy. To już wszystko zależy od tego świata, który jest wokół. To wszystko, co dzisiaj chciałem wam przekazać w tym krótkim materiale. Przed nami analizy techniczne kolejnych samochodów. Na oku mam Zaubera, a w zasadzie Alfa Romeo. Bardzo ciekawy samochód. Czekajcie na ten materiał i czekajcie na kolejne informacje dotyczące Williamsa. Myślę, że z każdą godziną będzie ich coraz więcej. Na ten moment dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia.